Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ósma Łapa. Dzisiaj będzie kontynuacja tego, co było w zeszłym tygodniu. Też będę karmił ptaszniki. Nagrywam ten materiał, wiecie, tak za jednym zamachem. Także mam nadzieję, że poprzedni odcinek się wam podobał. No i co, bez zbędnego gadania, lecimy z intro. Dzisiaj nie mam w sumie chyba żadnych ogłoszeń parafialnych, także przejdziemy od razu do karmienia. No dobra, lecimy z pierwszym ptasznikiem. To będzie, co to będzie? Jakiś Formictopus SP Red? Tak, Formictopus SP Red. Wylinka. I czy będzie chciał zjeść? Pewnie, że będzie chciał. Formictopusy zawsze chcą. Pytanie, ile zje? Obstawiajcie. Co to było? Koleżanko. Mam nadzieję, że koleżanko. Dobra, dwa złapane. Widać, że jest ochota na więcej. Trzy złapane. Wrzucę je jeszcze za dwa. Tylko je złapię. No, jak widzicie, formiktopusy jedzeniem nie gardzą. Masz trochę wody. W międzyczasie był jeszcze jeden atak, ależ to jest cudo. No, prześliczny pająk, ten karapaks opalizujący, nawet nie wiem, jaki to jest kolor. Miedziano, różowy, jakieś brązy, no po prostu fiolety, wszystko co sobie wymarzycie. No to na tym ptaszniku jest i jest to po prostu piękne. Tak, zdecydowanie, jeżeli miałbym mieć tylko i wyłącznie jednego ptasznika, to prawdopodobnie byłby to właśnie jakiś formiktopus. Uwielbiam je. Dobra, przejdźmy do kolejnego. A kolejny będzie Nandu. Nandu Carapoensis. Oj, co tu się dzieje? Czyżby kolega się do wylinki ubierał? Niewykluczone. No, niewykluczone. No, patrzcie. Dobra passa przerwana. Dobra, dam ci trochę wody. Ty masz tu... O, złapał. Widzicie, jak woda dopinguje? No dobra, skoro jesz, to dam ci jeszcze. A. Jeszcze dwa. No, złapiesz tego jednego. Złapać to na pewno złapię, ale niekoniecznie w tej chwili. Dobra. Nie. Dobra. Dajemy mu spokój. Przechodzimy do kolejnego.
kolejny będzie... O, już widzę, że coś ładnego. Kolejny formik topus. Green Femur tym razem. Gdzie to się otwiera? Tu się otwiera. Och, wiecie co? Zauważyłem, że te pojemniki są bardzo fajne. Czyżby to była muszka? Nie, jakiś mały pajączek. I muszek co prawda tutaj nie ma, natomiast bardzo szybko wysycha torf. Ta wentylacja podwójna działa dobrze, jak widać. A dobra. Formiktopus SP Green Femur. No weź jakiś tam spektakularny ten atak zrób. O, słuchajcie, jest tu dużo muszek. Ojoj, to bardzo dużo muszek. Także coś tutaj, ta antymuszkowa wentylacja. Tak sobie średnio działa. W sensie ona pewnie działa dobrze, tylko wiecie, wleciała muszka, zamknąłem. Tyle, po temacie. Dobra, rzucimy jeszcze ze dwa. Wlejemy wody. Nie no, to jest masakryczna ilość tych muszek po prostu. O, karaczan mi gdzieś tam uciekł. Ale zaraz wejdzie w pułapkę. Nie no, te muszki to tutaj to jest tragedia. Tego formiktopusa. Dobra, wylećcie sobie wszystkie. Masakra, to co się tutaj dzieje. No ale nic, trudno. Wylecą. Dobra, zamykam. O, jeszcze jakaś wyleciała. Przechodzimy do kolejnego. Także widzicie, no, możecie mieć super pojemniki, a muszki tak wlezą. Ale trzeba przyznać, że te pojemniki są mega, mega wygodne i całkiem spoko się je otwiera. Bo czasem są takie braplasty, że wiecie, że człowiek się musi namęczyć, nawalczyć z tym. A tutaj wszystko jest w porządku. Dobra, tu mamy co? Brachypelma. Brachypelma auratum. No a ja znowu nie mogę złapać żadnego karaka. No i piękny atak. Nagrodę. Nagrodę dam ci za 4. No dobra, ona widocznie je powolutku. Będzie sobie po sztuce łapać. O, co? Będzie coś? Jej nie zwilżam, bo ma jeszcze wilgotny torf. Dobra, przejdźmy do... Oho, jeszcze się wyczesała. Super. Przejdźmy do kolejnego ptasznika. A kolejny będzie... Grammostola Pulchripes. Tak jak co ja... Aha, mówiłem, że te pojemniki są fajne. Są, potwierdzam, ale mają jedną wadę. Nie wiem dlaczego, ale ptaszniki uwielbiają po prostu helicerami próbować przegryźć tę gratkę. Także jeżeli macie pająki w pomieszczeniu, w którym śpicie, no to efekt tarki. Dobra, czy Grammostola będzie chętna? To będzie samczyk, niestety. Ale zanim będzie dorosły, to jeszcze sporo czasu minie. Ale może to być pierwszy pająk, który nie zje. Dziwne. Zjesz czy nie zjesz?
koniecznie zjesz. Dobra, dajmy mu jeszcze kilka sekund. Może się namyśli. A jak nie, to przejdziemy do kolejnego ptasznika, bo trochę ich jeszcze mamy na dzisiaj. No. Dawaj, dawaj. Gromostola, no nie bądź tak. No. Nieśmiało. Ale chyba ochota jest. No, mamy to. Dobra, wrzucę ci jeszcze jednego. I przechodzimy do kolejnego ptasznika. Dobra, lecimy dalej. I to będzie jakiś pampuch. Jaki pampuch? Pamphobeteus SP Mahala. Bylinka. I to powinno być spektakularne. Gotowi? Można powiedzieć, że było spektakularne. Ona też raczej nie pogardzi większą ilością. Ale jest prześliczna, musicie to przyznać. Dobra, jeszcze jeden. Oho, już wyczesała. Ojej. Dobra, lecimy do kolejnego ptasznika. Dajcie mi znać w ogóle, co myślicie o takich szybkich feedingach, bo nie ukrywam, że tak taśmowo po prostu jest to karmienie, no ale wiem, że wy to lubicie. Potwierdźcie mi, czy faktycznie. Tutaj mamy kędziorka. Nicaragua. Przepiękny pająk. Po wylince jest po prostu cudowny. A niby zwykły kędzior. No ale ten karapac, taki mieniący się aż na złoto i te włoski jasne, no to jest po prostu coś cudownego. Dobra, jeszcze jeden. Cudo. I przechodzimy dalej. A dalej mamy co? Braszka. Brachypelma Class i kolejna. Czy będzie chciała jeść? Myślę, że tak. Jeszcze jeden. Dajemy mi spokój. No, dobra. Dodajmy do kolejnego ptasznika. Normalnie taśmowa robota. Co tutaj mamy? Tu też jest kędzior. Jakiś, nie wiadomo jaki. Niby Nicaragua. Ale raczej nie bardzo.
ale i tak jest śliczny i je. Karapaks też wyjmiemy. Dobra. I jeszcze jeden. I lecimy do kolejnego. Dobra. Tego jednego na pewno sobie później złapię. Tutaj mamy Formictopus cancerides. Kolejny przepiękny ptasznik z kolorowym karapaksem. Różowym. Gdzie? Koleżanko. No nie. Bardzo proszę, żebyś do pojemnika. No. No wracamy. Wracamy, zaraz będzie papu. No proszę cię. No, czy Formictopus wróci do pojemnika? I pokaże nam jakiś atak, może? No. Aż się zakotłowało. No ale weź może stań tak, żeby cię było widać jakoś ładnie. Różowy karapaks twój śliczny. No, on też będzie sobie po sztuce łapał delikatnie. Dobra, damy mu trochę wody. I zamkniemy, zanim znowu wybierze się na wycieczkę. W sumie to pierwszy raz miałem Formictopusa na ręku. Pewnie wstawię to na miniaturkę. Będzie tak, wiecie, clickbaitowo. Co jest co? Lasiodoras triatipes. Kolejna. No. Rodzaj Lasiodora nigdy nie dochodzi. Mimo że wyglądem nie powalają, ale żarłoczne są jak najbardziej. I dosyć szybko rosną. Także jeżeli chcecie pająka, który przyjmuje duże ilości pokarmu, polecam albo parachę, albo właśnie striatipes. Dają radę. Dobra, lecimy dalej. A dalej mamy co? Pampuchy. SP Mascara. No. Jeszcze jeden atak? Niekoniecznie. Dobra, to masz tu jeszcze dwa. No, tam już jest wyczesywanie się. A jak jest wyczesywanie się, to znaczy, że przechodzimy do kolejnego. Oj tak, zdecydowanie. Nie chcemy się drapać po pampuchach.
Teraz będzie Pamphobeteus sp. Platioma. I ten jej karapaks jest niesamowity. Taki trochę ksenestisowaty. No ale to jednak pampuch. No. No, jest. Trafiony. Kolejny. Czwarty rzucony. Rzucimy jeszcze piątego. I ona na pewno je do jutra wszystkie wyłapie i zje. O właśnie. Właśnie tak. Kraku. Dobra, jako że karaczany już uciekają. Ależ ona jest cudowna. Ten wzór na karapaksie i te fioletowe odnóża uda w zasadzie. No są po prostu cudowne. Jak tu nie lubić pampuchów? Znaczy no, można nie lubić, bo jak ktoś się nie lubi drapać, to może nie lubić pampuchów. Dobra, i co? Ostatni pamiętam został. Kędzior. Tym razem Honduras. Czyli ten mniej owłosiony. Zobaczmy, czy on będzie chciał zjeść. No, dawaj. Wrzucimy jeszcze kilka i zbliżamy się do końca tego odcinka. Dobra, masz jeszcze takiego małego. Może nam zatańczysz, jako że jesteś ostatni. Tak, złap jeszcze tego i złap jeszcze tego i zrób sobie kuleczkę. I zatańcz nam, a my będziemy powolutku kończyć. No, dobra. Wszystkie złapane i zmielone w kulkę. No, to teraz szybki taniec i kończymy odcinek. No i tym oto przemiłym ptasznikiem kończymy ten odcinek. I co? Bardzo wszystkim dziękuję za poświęcenie czasu i za to, że ze mną cały czas jesteście. Bardzo najbardziej na świecie dziękuję moim wspierającym, którzy cały czas są, mimo tego, że no te odcinki raz są, raz ich nie ma. Dlatego bardzo wam dziękuję, to dla mnie wiele znaczy. I co? I tyle. Dziękuję wszystkim jeszcze raz i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. I miłego wieczoru. Hej.